Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, zgodnie z oczekiwaniami naszych słuchaczy, dzisiaj mamy webinar na temat znoszenia współwłasności, ale także wyodrębniania lokali. Słuchajcie, dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, radcę prawnego, ale i zarządcę nieruchomości. No i jest to również mój tato. Także słuchajcie, będziemy chcieli podzielić się z Wami dzisiaj naszą praktyczną wiedzą, a głównie będziemy zadawać pytania mojemu tacie, który jest specjalistą z tej dziedziny. Widzę, że już sporo osób jest z nami, bardzo się cieszę. Także słuchajcie, jak zawsze, zadawajcie pytania, komentujcie, jesteśmy tutaj dla Was. Czasu, co prawda, na ten wymagający temat nie mamy zbyt wiele, dlatego im więcej pytań zadacie, tym bardziej skorzystacie z tego materiału. No i oczywiście śmiało udostępniajcie, bo jak najbardziej chcemy tą wiedzą się dzielić. Witam Was serdecznie. Witaj, tato. Przywitaj się z naszymi gośćmi. Jest bardzo wiele osób. Witam serdecznie Państwa. Słuchajcie, także może, żeby już od razu przejść do meritum, żeby nie tracić czasu, to słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak korzystnie znosić współwłasność i jak wyodrębniać lokale. Jak wiecie, sposoby zniesienia współwłasności, to podstawowe to są trzy. I oczywiście podstawowy to jest podział fizyczny nieruchomości i na tym głównie tutaj będziemy chcieli się dzisiaj skupić. Oczywiście kolejny sposób zniesienia współwłasności to możliwość przyznania jednemu bądź wielu współwłaścicielom na własność nieruchomości jednej bądź kilku z obowiązkiem spłaty pozostałych. No i ten najmniej typowy i być może najmniej korzystny, no to tak zwany podział cywilny, czyli sąd zarządzi sprzedaż w trybie postępowania egzekucyjnego, no i obdzieli ludzi pieniędzmi. Także to są takie podstawowe pytania, takie podstawowe, słuchajcie, sposoby, natomiast zacznijmy od podziału fizycznego. Tato, czy mógłbyś troszeczkę na ten temat poopowiadać? Kiedy można dokonać podziału fizycznego nieruchomości na odrębne lokale? Przede wszystkim musi być wola współwłaścicieli, aby dokonać takiego podziału na odrębne lokale. To jest pierwszy warunek. A drugi warunek jest taki, czy w ogóle da się podzielić w danej nieruchomości te lokale istniejące na odrębne. Tu mamy właśnie te dwa elementy. Wola i formalna możliwość podziału na te odrębne lokale. Czy to będzie chodziło o jeden, więcej lokali, to już jest kwestia zupełnie inna. Jeszcze jedna kwestia jest, myślę, tutaj do wyjaśnienia. Czy jest przymus podziału fizycznego nieruchomości na odrębne lokale, czy w ogóle jest przymus jakiś administracyjny czy sądowy na podział nieruchomości fizyczny. Jednym, przy okazji trzeba powiedzieć tak, że jednym z podziałów, z elementów, jednym z zasad podziału nieruchomości, odmian, tak bardziej powiedział, jest podział na odmiany. Tak, że podział fizyczny, tutaj pytanie jest precyzyjne, na odrębne lokale, ale podział nieruchomości, taki bym powiedział w czystej postaci, to jaki jest w czystej postaci? Mamy nieruchomość, na przykład nieruchomość gruntową, będącą jakąś tam działką i dzielimy na ileś działek. Czy też mamy na jednej działce
załóżmy dwa budynki i dzielimy na odrębne działki pod każdym tym budynkiem. No oczywiście o ile to z przepisów szczególnych jest możliwe. Tutaj głównie chodzi o możliwość wydzielenia geodezyjnego. To jest taki, bym powiedział, czysty i definitywny podział, gdzie ci dawni współwłaściciele no całkowicie już później nie mają w cudzysłowie nic ze sobą wspólnego. Natomiast przy odrębnej własności, przy podziale na odrębną własność, na odrębne nieruchomości, sytuacja jest troszeczkę inaczej wygląda. Tutaj nie można, bo można by zadać sobie takie kolejne pytanie. I być może ktoś z Państwa słuchających zada. No to dobrze. Dlaczego mamy dzielić na odrębne lokale, kiedy może podzielimy sobie nieruchomość, budynek w inny sposób? Na przykład według ścian. Według ścian pionowych. Proszę Państwa. Jest orzecznictwo, które mówi wprost, nie można dzielić budynku według pionowych ścian. O co tutaj chodzi? Dlatego, proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia, jakby przechodzimy do tej odrębnej własności lokali, bo o tym jakby się zapomina, mówiąc o podziale fizycznym. My mówimy o odrębnej własności lokali. No co to jest? Że każdy lokal mieszkalny czy użytkowy, on staje się w rozumieniu prawa odrębną nieruchomością i własną księgą wieczystą. Ale ktoś może zadać pytanie. No dobrze, ale dlaczego tak? My możemy sobie inaczej to podzielić. Podzielimy fizycznie według jakichś tam ścian, na przykład ścian działowych. Pomijając już orzecznictwo sądów, że nie można tak dzielić. Ale wyobraźcie Państwo sobie, to jest technicznie niemożliwe. Jeżeli byśmy taki definitywny podział chcieli zrobić, nie na odrębne lokale, stanowiące odrębną własność, no to wyobraźcie Państwo sobie, jest kamienica, jest jedna klatka schodowa, to któremu ze współwłaścicieli, no ale weźmy, że jest ich dwóch, podzielimy i włożymy do jego nieruchomości klatkę schodową. A jak drugi się dostanie do nieruchomości? I to jakby jest troszkę pomijane. To jakby to źródło. Skąd się nam ta nagle bierze odrębna własność lokali? Ano właśnie stąd. Dlaczego mamy tą ustawę o własności lokali? Dlaczego ustawodawca, w cudzysłowie, wymyślił coś takiego, jak lokale stanowiące odrębną nieruchomość? Ano z tych przyczyn, ano z tych właśnie przyczyn, że nie można dokonać podziału kamienicy, weźmy tak obrazowo, tak jakbyśmy dzielili na przykład działkę gruntu. Działkę gruntu możemy sobie podzielić, oczywiście o ile tam spełnia różne inne kryteria. Mamy dużą działkę, dzielimy definitywnie na przykład na dwie lub więcej działek. No przysłowiowy płot stawiamy, ten właściciel ma tą, o innym numerze już działki, drugi drugą, definitywne rozstanie. To samo jak gdyby, to co na wstępie powiedziałem, gdybyśmy mieli stoją na przykład dwa budynki. Jest dwóch współwłaścicieli. Nie ma problemu. Jeden otrzymuje budynek cały z działką i drugi. I tu mamy takie definitywne, taki ten właśnie jak pytanie było, ten podział definitywny. Oni już nie mają nic ze sobą wspólnego, ci dawni współwłaściciele. Natomiast tego zrobić na przykład w budynku, w kamienicy nie można. No bo tak jak
powiedziałem, no któryś z nich by został z klatką schodową, a drugi jakby wchodził do swojej nieruchomości. I tak to wygląda. Stąd, proszę Państwa, właśnie bierze się ten sposób, ta metoda, ta forma podziału zniesienia współwłasności na odrębne lokale, że każdy z tych lokali stanowi odrębną nieruchomość, bo inaczej tego technicznie nawet zrobić nie może. I już na koniec, tutaj to nie jest jednak definitywny taki sposób podziału na odrębne nieruchomości, ten podział fizyczny, on nie jest podziałem definitywnym, jak sądzę większość z Państwa, którzy nas słuchają, a mają do czynienia z kwestiami nieruchomościowymi, zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego nie jest definitywny? Bo jednak pewne części w tej nieruchomości, w tej kamienicy, one pozostają nadal we współpracy. O której wspomniałem przed chwilą. Ona będzie wspólna, częścią wspólną. Dach, działka, czyli ten podział nieruchomości na odrębne lokale, po to właśnie z tych przyczyn on powstał. I no, nie ma co ukrywać w praktyce, jest on dominującym sposobem odmianą, mówi się odmianą podziału fizycznego, bo to jest odmiana podziału fizycznego. Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku jest odmianą podziału fizycznego nieruchomości. Odmianą. I tak to wygląda. Czyli podsumowując odpowiedź na to pytanie. Kiedy można? No, musi to być wola, kiedy można dokonać tego podziału. Wola tych współwłaścicieli i dopuszczalność ustanowienia poszczególnych tych lokali, uzyskania przez te lokale samodzielności. I to taka to jest. A jeszcze na koniec jedną rzecz, być może oczywista, ale chociaż może nie do końca. Pytanie jest takie. Czy jakikolwiek organ, na przykład administracji publicznej, budowlanej, czy sąd nawet, może zmusić współwłaścicieli kamienicy, która jest w częściach ułamkowych współwłasnością, do podziału? Czy może wydać organ administracji decyzję, macie wyodrębnić lokale, w waszej kamienicy, w waszej nieruchomości. Proszę Państwa, nie. Nie. Musi to być wniosek przynajmniej jednego ze współwłaścicieli. Przynajmniej bez wniosku chociaż jednego ze współwłaścicieli. Tu już mówię o tej formie sądowej. Może Państwo później zadacie to pytanie. Jakieś pytanie. Jak to się dzieli, powiedzmy, ustanawia tą odrębną własność, ale bez takiego wniosku tego zrobić nie można. I ja, proszę Państwa, zarządzaniem nieruchomościami ponad 20 lat się zajmuję. I są kamienice, duże kamienice, trzypiętrowe, duże kamienice, które od początku, które mają ponad 100 lat, 110, 120 lat, stare kamienice, ładne, piękne kamienice, proszę Państwa, które od początku były współwłasnością. Współwłasnością w częściach ułamkowych. Nie ma tam ustanowionej żadnej odrębnej własności lokali. I do dzisiaj takie są. Ktoś zada pytanie, jak to długo może być? A tyle, ile budynek będzie trwał. Następne 100 lat.
tyle, tyle przetrwa. Wybudowali poprzednicy prawni, aktualni właściciele. I w tej chwili już kolejne pokolenie, już prawnuków, nadal nie dzielą, nie ustanawiają odrębnej własności lokali, tylko nadal tkwią w tej współwłasności. I to jest dopuszczalne. Z tym, że znowu, już ostatnia kwestia przy odpowiedzi na to pytanie, obserwuję no, coraz większe, to już od kilku lat, zdecydowanie większe zainteresowanie tych współwłaścicieli, którzy no, w częściach ułamkowych tych nieruchomości, zainteresowanie jednak ustanowieniem, zniesieniem współwłasności w formie ustanowienia odrębnej własności lokali. Z przyczyn, jak się Państwo domyślacie, przede wszystkim z tej głównej przyczyny, że ci współwłaściciele no nie chcą już być tym współwłaścicielem jakiegoś ułamka nieruchomości, chcą poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu stać się właścicielami już konkretnej nieruchomości pod nazwą odrębny lokal. I tyle bym na to pytanie powiedział. No właśnie i tutaj mamy kolejne pytania już, które się nam wyświetlają od uczestników. Jeden ze słuchaczy ma takie pytanie, czy w trakcie wyodrębniania lokalu poprzez księgę wieczystą lub w trakcie zakładania księgi wieczystej można sprzedać lokal lub nieruchomość w trakcie? Jeszcze ja sobie tutaj zerknę. W trakcie wyodrębniania lokalu no tak, w trakcie zakładania można sprzedać lokal. Oczywiście w każdej chwili można sprzedać lokal. To znaczy, dopóki sprecyzujmy, co będzie przedmiotem transakcji. Do momentu, kiedy nie będzie ustanowionej odrębnej własności lokali, sprzedać można udział. Udział w nieruchomości może być ze wskazaniem lokalu do korzystania, ale tylko udział. Natomiast jeżeli już będzie ustanowiona odrębna własność, no to mamy do czynienia wtedy ze sprzedażą konkretnej nieruchomości. Czyli generalnie no, można. Kolejne pytanie tutaj, które zadał pan Mariusz, to ile można wyodrębnić lokali w jednym budynku? Już odpowiadam. Można wyodrębnić jeden lokal, można dwa, a można tyle, ile, na ile te lokale będą spełniały warunek określony w artykule 2 ustęp 2 ustawy o własności lokali w zakresie samodzielności lokali. Czyli też zależy to od woli właścicieli, z tym, że jest taka jedna tutaj taki niuans, o którym się zapomina. Nawet powiedzmy, no, Państwo, którzy może no, zajmujecie się tymi nieruchomościami, możeście Państwo nie zwrócili na to uwagi, że jeżeli tu już troszeczkę przechodzimy dalej, ale zakładam, że Państwo macie tutaj, mieliście do czynienia, macie wiedzę na ten temat, co do formy zniesienia współwłasności. Jeżeli mamy formę zniesienia współwłasności w postaci umownej, czyli wszyscy współwłaściciele zgadzają się na zniesienie, ale powtarzam, wszyscy. Jeżeli nawet jeden ze współwłaścicieli, który ma 0,5 udziału nieruchomości, nie wyrazi na to zgody,
to nie ma zniesienia współwłasności w postaci odrębnej, postanowienia odrębnej własności lokali. Nie będzie, nie jest możliwe. Natomiast jeżeli, i do czego zmierza, natomiast jeżeli jest taka zgoda, to ci współwłaściciele mogą wyodrębnić tyle lokali, ile chcą. Mam takie przypadki, proszę Państwa, w mojej praktyce. Od na przykład Siedlejska Mielec. Rodzina, ale współwłaściciele w częściach ułamkowych ustanowili odrębną własność lokali mieszkalnych. A na parterze dwa lokale użytkowe, ładne dwa lokale z wejściem ulicy, nadal pozostały we współwłasności. Nie ustanowili odrębnej własności. Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy mamy do czynienia ze zniesieniem współwłasności już postępowania sądowego. Tam, co do zasady, powinny być zniesione, zniesiona współwłasność, czyli ustanawiana, tak jak tu pan Mariusz pyta, tutaj przy tym sądowym znoszeniu współwłasności powinna być zniesiona i ustanowiona odrębną własność wszystkich lokali. Tu mamy tą różnicę. Taka co do zasady, taki ten niuans. A zatem podsumowując, można wyodrębnić w jednym budynku jakby przede wszystkim ze względów technicznych, jeżeli taka wola współwłaścicieli jest, że chcą wszystkie wydzielić, ustanowić odrębną własność, to warunek będzie taki, czy te lokale uzyskają status samodzielności na podstawie artykułu 2 ust. 2 ustawy o własności. No dobra, i właśnie, jakbyśmy jeszcze tutaj przeszli, bo przed webinarem spora grupa osób zapytała mnie, czy moglibyśmy umówić to, co teraz tutaj wyświetla nam się na slajdzie, a mianowicie jak wyodrębnić lokale w kamienicy i czy jest to jakaś różnica pomiędzy tym, jak wyodrębniamy lokale w innych budynkach? Nie ma różnicy. Jest tutaj... Jakby my mówimy kamienica, no coś to kamienica? Kamienica jest budynek, no jest to budynek wielorodzinny. No różnica może być taka, że gdy nie jest pewne ograniczenie, jeśli chodzi o budynek jednorodzinny, o dom jednorodzinny. Bo jak czy Państwo, niektórzy z Państwa wiedzą, no od 2003 roku od 11 lipca możliwość jest wyodrębnienia lokali w budynku jednorodzinnym, ale maksymalnie dwóch. Ale maksymalnie dwóch. To ja bym tu powiedział, że jakby widział tą różnicę, że w domu jednorodzinnym można tylko dwa lokale odrębne wyodrębnić, czy ustanowić własność, odrębną własność tych dwóch lokali. Natomiast w innych budynkach a tutaj jakby nie różnicujemy, mówimy tak, kamienica, prawda? Potocznie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest budynek, no budynek. Tutaj właśnie to pytanie pani Ani Słowek, zresztą od nas z Lublina się wyświetliło. Już poniekąd odpowiedzieliśmy, czy ilość wyodrębnianych lokali nie zależy od rodzaju budynku jedno lub wielorodzinnego. Także to była odpowiedź na to pytanie. Natomiast jeśli chodzi o tą kamienicę, to tutaj jeden z uczestników również podkreślił, że chodziło mu o tak zwany stan zastany,
jeśli chodzi o właśnie taką nieruchomość i czy jakby można wydzielić lokale o powierzchni mniejszej niż 25 metrów kwadratowych? Takie dokładnie mam pytanie od słuchacza. Tutaj co prawda ono się nie wyświetla, ale przesłano mi je właśnie na skrzynkę. Nie jest możliwe wydzielenie mieszkania o powierzchni mniejszej niż 25 metrów z uwagi no, na to jest przepis obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku. To jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Czyli tutaj no już ustanowić odrębnej własności lokalu mniejszego nie można. Nie można tutaj ustanowić o mniejszej powierzchni. To jest obowiązek 1 stycznia 2018. Tutaj jeszcze te natomiast, które wcześniej zostały wyodrębnione, to już jest, że tak powiem, sytuacja właśnie ona zostana i tutaj no nie ma tego, że nagle ustawodawca jakby cofnąłby by się i w jakiś sposób to zanegował. Nie. Także okay. Tak. Natomiast tutaj pan Maksymilian jeszcze zadał pytanie, czy sądownie można podzielić lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, gdzie są już dwa lokale mieszkalne? No, można podzielić mieszkalny w budynku jednorodzinnym, gdzie są już dwa, nie, jak już są dwa lokale mieszkalne w budynku jednorodzinnym, tak jak na dzień dzisiejszy stan prawny jest taki, że mogą być tylko dwa, to mogą być tylko dwa. Jeżeli byśmy dzielili jeszcze na jakiś, tworzylibyśmy kolejny odrębny lokal, no to byłoby to kontra legem. To tutaj byłoby no, niezgodne z ustawą. To byłoby niezgodne z ustawą. Okej. Ja widzę, że ten temat, zobaczcie, no, budzi naprawdę bardzo wiele wątpliwości, bo te przepisy tej ustawy też no, są takie dosyć ogólne, wiele wynika z orzecznictwa i praktyki. I tato, jakbyś mógł tutaj jeszcze na jedno pytanie odpowiedzieć, tak trochę to będzie takie przeprowadzenie naszych słuchaczy krok po kroku, jak to wszystko zrobić, a mianowicie pan Michał pyta, duży dom na chwilę obecną w centrum, 4000 miejscowość, jeśli chodzi o mieszkańców, z potencjałem jest na dwa lokale użytkowe, a na parterze na cztery lokale mieszkalne. Co krok po kroku zrobić, żeby wyodrębnić te lokale? Tak, rozumiem, że tutaj co zrobić krok po kroku? Rozumiem, że jest to współwłasność, czy jest jeden właściciel, bo to jest ważne, czy to będzie jeden właściciel tego domu, czy kilku. To, ale zostawmy to na ten moment. Mhm. Jest cała, tutaj, ponieważ mamy w sumie, mamy 4-6 lokali, procedura jest następująca. Abstrahując, zakładamy, czy jeden, czy nie jeden. Przede wszystkim trzeba zwrócić się do starostwa, jakby od tego zacząć, do starostwa powiatowego o wydanie zaświadczenia, to nie jest w formie decyzji, to na pewno pan Michał i wielu z Państwa mają taką wiedzę, to nie jest decyzja o samodzielności lokali, nie jest właśnie w formie decyzji administracyjnej, tylko w formie zaświadczenia i w jaki sposób to zrobić. A no trzeba zrobić, bo ja rozumiem, że to jest własność jednego właściciela. Przeprowadzić trzeba przede wszystkim inwentaryzację. No inwentaryzację tych lokali, tych użytkowych i tych czterech mieszkalnych.
czyli inwentaryzację metrażową. Najlepiej jakby zrobił to osoba, która na jakiś, to przepis nie wymaga tego od razu, bo też żeby pewne mity tutaj rozwiać. Żaden przepis nie mówi, kto ma wykonać taką inwentaryzację, czyli pomiar każdego z tych lokali. Natomiast dobrze jest, jak wykona taką inwentaryzację, pomiar ktoś, kto ma uprawnienia budowlane, za sekundę powiem dlaczego. Do tego zrobiona taka dokumentacja, czyli rzuty każdego lokalu i z boku opisówkę. Jest na jednej kartce. To już tak bardzo, zresztą inżynier, który to robił, to wie, jak to zrobić. Rzuty poziome każdego lokalu mieszkalnego czy użytkowego, z boku opis, że cała powierzchnia lokalu tyle i tyle, i podział, przedpokój tyle, kuchnia tyle, pokój taki tyle, pokój taki tyle. I to wszystko, i tak każde z tych lokali, tych czterech, tych dwóch użytkowych i mieszkalnych, to składa się do starostwa powiatowego. I dlaczego tu powiedziałem, dobrze jest, jak taką inwentaryzację, chociaż jeszcze zastrzegam, nie ma wymogu. Ale dlaczego? Że jak, no mówiąc wprost, jeżeli no urzędnicy, tak to trzeba powiedzieć, w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym zobaczą, no, że jest podpis kogoś, kto ma uprawnienia budowlane, a więc tutaj no ma zwiększoną odpowiedzialność, czyli tutaj w zakresie to jest osoba, która ma zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ma jakby no tu już szczególna odpowiedzialność na takiej osobie ciąży, no to inaczej jakby potraktują to. Powiem Państwu jeszcze taką praktyczną rzecz. Z moich tutaj obserwacji, praktyki, rzadko urzędnicy, którzy wydają takie zaświadczenie, a mogą, po wpłynięciu do nich takiej inwentaryzacji z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że te lokale, czy ten lokal w budynku jest samodzielny, chodzą i sprawdzają. Rzadko. Jak zobaczą właśnie pieczątkę, że to zrobił ktoś z uprawnieniami, czyli jakby ma to, no, osoba jak szczególnego, no, jakiegoś zaufania, no to nie chodzą. Chyba że stwierdzą, że jakieś zdecydowane wątpliwości. Nie chodzą i nie mają takiego obowiązku. I nie mają. Oczywiście mają sprawdzić, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale jeszcze raz mówię, z moich doświadczeń wygląda tak, że jak wpływa taka inwentaryzacja, ona jest poprawnie zrobiona. No przecież ktoś się pod tym podpisał. Bierze za to inwentaryzację odpowiedzialność. Czyli co? Składa oświadczenie, chce oszukać organ administracji publicznej, składa niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie, no bo to jest oświadczenie, podpisuje się pod tym. No nie. To już można sobie coś takiego wyobrazić, ale raczej, tak jak mówię, z mojego doświadczenia jest tak, że jak nie ma żadnych tutaj wątpliwości, jest ta inwentaryzacja poprawnie pod względem formalnym zrobiona, no to organ administracji publicznej, starostwo wydaje zaświadczenie. I to jest króciutkie zaświadczenie. Trzy zdania. Zaświadczenie. Zaświadcza się, że lokal mieszkalny czy użytkowy położony tu i tu i tu, czy lokale
łącznie, jeżeli chodzi o kilka, mogą stanowić odrębną własność w rozumieniu, czy są stanowią odrębną, są od, samodzielnym lokalem w rozumieniu artykułu 2 ust. 2 ustawy o własności lokali. Jedno, dwa zdanie. To jest zaświadczenie. Zaświadcza starostwo powiatowe, czy w miastach ponad 100 tysięcy mieszkańców, to tu będzie. Wykonujący funkcję właśnie tego starosty zaświadcza, że te lokale, czy ten lokal spełnia warunki lokalu samodzielnego w rozumieniu tej artykułu 2 ust. 2 ustawy własności lokali. I to jest całe zaświadczenie. I z tym zaświadczeniem, z tym i dalsze kroki, to odpowiedź na pytanie, już kończę, z tym zaświadczeniem udaje się pan właściciele, czy do notariusza, i czy jako nawet jeden właściciel, może sam dla siebie, to by było tutaj w drodze jednostronnej czynności prawnej, może ustanowić odrębną własność lokali. Udaje się do notariusza i mając notariusz inwentaryzację i to zaświadczenie o samodzielności, sporządza akt notarialny o ustanowienie, o wniesieniu współwłasności, ustanowienie odrębnej własności. Tak to wygląda. To jest cała procedura. Okej, okay. Super. Myślę, że teraz już każdy wie, jak po kolei to wszystko przeprowadzić. Natomiast słuchajcie, no tych pytań jest naprawdę mnóstwo. Ja widzę, że do tej tematyki będziemy musieli jeszcze wrócić, bo na pewno w przeciągu dzisiejszego webinaru nie zdążymy na wszystkie pytania odpowiedzieć. Ja od razu też powiem, że jesteśmy nie tylko na Facebooku, ale również na YouTubie i na LinkedInie i najwięcej osób ogląda nas na YouTubie. Podobno tam jakoś lepiej widać nas i słychać, także ewentualnie tam się przekierujcie. Natomiast słuchajcie, rozmawiamy teraz jeszcze o no, może podstawach, ale jednak jak się okazuje nie dla każdego oczywistych, a mianowicie kiedy i w jaki sposób ustanawia się odrębną własność lokali. Czy mógłbyś, tato, trochę na ten temat powiedzieć? I w jaki sposób ustanawia się odrębną własność lokali, tak? Tak, od źródła, od powstania. To jest tak. Jakby są różne, kiedy i w jaki sposób. Kiedy, no to tak jak mówię, musi być wola tych współwłaścicieli. Przyjmujemy taki stan faktyczno-prawny, że mamy w danej nieruchomości kilku, może to jest kilku, no więcej przynajmniej jak jeden, załóżmy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu może być, też się zdarza współwłaścicieli. I teraz skąd? Jakby co jest źródłem, żebyśmy nie zapominali tego, skąd to się bierze, to ustanowienie odrębnej własności lokali. Mamy sobie, no weźmy tą naszą kamienicę, o której żeśmy dzisiaj mówili. I jest tych współwłaścicieli iluś tam, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu. I oni dochodzą do wniosku, że chcą już przestać tkwić w tej współwłasności w częściach ułamkowych, czyli mieć abstrakcyjny ułamek nieruchomości, natomiast nie są właścicielami żadnej fizycznie określonej części w tej nieruchomości. Żadnej, nawet ten współwłaściciel, który ma załóżmy 85%, on nie może powiedzieć, ja jestem właścicielem tych lokali. Nie, on nie jest właścicielem tych lokali. On jest kim? Właścicielem, współwłaścicielem udziału w 80%, 90%. I tyle. Nawet, bo tu wyprzedzam już,
A ktoś powie, no ja widziałem akt notarialny z zapisem, że w ramach jakichś tam udziałów we współwłasności będę korzystał czy użytkował z lokalu mieszkalnego położonego na pierwszym piętrze o powierzchni 55 m2. I ktoś mając w ręku taki akt notarialny myśli sobie tak, o ja jestem właścicielem tego lokalu. Nie, nie jest. Nie jest. Proszę zauważyć, co jest w akcie notarialnym napisane. W ramach nabytych tym aktem udziałów będzie korzystał. Korzystał. Używa lokalu. Nic więcej. Dlatego czyli jakby tu już to przeświadczenie, bo to ja się z tym często spotykam, a bo ja mam tak w akcie. Powiem Państwu tyle, że dla sądu, jak sprawa o zniesieniu współwłasności dochodzi do sądu, to no słyszałem to od sędziów. Ten zapis, tak ktoś pokazuje, no ja tutaj mam, a ten zapis, proszę Pana, to sądu nie interesuje. To sądu nie interesuje. My znosimy tu współwłasność. Nie interesuje. I tak to wygląda. Czyli ja tu chciałem rozwiać ten mit, bo ten mit tu pokutuje. Mam w akcie notarialnym współwłasność w częściach ułamkowych i ja jestem, nie, nie jesteś, nie będziesz. Dopóki nie będzie zniesiona współwłasność. W formie tutaj ustanowiono termin lokalny. I dlatego no, tu w tej chwili, tak jak Państwu dzisiaj mówiłem, obserwuję w porównaniu z tym, co było 10, 12 lat temu, gdzie było małe zainteresowanie z różnych przyczyn, to by na odrębną i fiskalnych przede wszystkim, i sądowe, znaczy koszty opłat sądowych. W tej chwili jest 1000 zł opłata stała, niezależnie czy dzielimy nieruchomość ustanowioną odrębną własność nieruchomości, która kilka milionów jest warta w kamienicy czy w budynku i w takiej stały wpis 1000 zł. Dlatego widzę, jest dużo w porównaniu z tym, że było jeszcze kilka, nawet kilkanaście lat tych wniosków o zniesieniu współwłasności. I w jaki sposób? No praktycznie idą ci współwłaściciele, mogą być jak. Przede wszystkim w formie umownej. To, co już dzisiaj też powiedziałem Państwu. Aby ustanowić odrębną własność tych lokali w tym budynku, gdzie jest iluś tam tych właścicieli w częściach ułamkowych, muszą być zgodni. To jest raz. To mogą w formie aktu notarialnego. W formie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali, który ta umowa musi być w formie aktu notarialnego, że własność. Ale jest jedna pewna przeszkoda. Muszą się zgodzić wszyscy. Też wspominałem. Jeżeli jakikolwiek zespół właścicieli, który ma nawet minimalny 0,5% ułamka swojej współwłasności w tym budynku, się nie zgodzi, wykluczone jest umowne ustanowienie odrębnej własności lokali, czyli zniesienie współwłasności poprzez odrębną własność. Wykluczone. A co wtedy? A wtedy każdy z właścicieli, każdy, niezależnie od wielkości udziałów, nawet ten, co ma 0,5, może złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności. No i jest proces sądowy. Opowiedziałbym Państwu tutaj wiele, czas nas ogranicza na ten temat tych spraw o zniesienia współwłasności, ustanowienia odrębnej własności lokali w sądach. Bardzo wiele praktycznie przerabiałem, tak tu można powiedzieć. No jest to proces co najmniej kilkuletni, a zdarzają się ponad 10-letnie, no
najdłuższy, z którym miałem do czynienia, to jest lat 12 i myślałem, że to już jest rekord, ale słyszałem, że w Łodzi 16 lat trwało zniesienie wpływu własności poprzez ustanowienie wpływu własności. I jest to jaka procedura? I podobna do umownej, natomiast tutaj jednej rzeczy nie ma. Też taki mit jest. Sąd nie zwraca się do starostwa powiatowego o to, żeby starostwo powiatowe wydało zaświadczenia o samodzielności lokali w tej dzielonej nieruchomości. Nie. No to wobec tego pytanie kolejne. No to jak to? Skąd sąd wie, czy te lokale są samodzielne? No przecież sąd nie wie. Oczywiście, że nie wie. A jak się dowie? Bo w postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności w formie ustanowienia odrębnej własności lokali jeden biegły jest obligatoryjny. Biegły z dziedziny budownictwa musi wystąpić. Który co zrobi? A który właśnie zrobi to, tak jak w umowie było, inwentaryzację lokali i to ten, czyli przyjdzie na miejsce do tego budynku, do tej kamienicy, przemierzy każdy lokal i to ten biegły, powołany przez sąd, powie, ten lokal spełnia warunki samodzielności określone w artykule 2 ust. 2 ustawy o własności lokali. Ten spełnia, a ten nie spełnia. A zatem nie można go wydzielić. Tu jakby w cudzysłowie zaświadczenie starostwa powiatowego zastępuje opinia biegłego z dziedziny budownictwa powołanego do sprawy przez sąd. I ten biegły zawsze występuje. I sporządza taką inwentaryzację. Oczywiście, żeby nie było tak ładnie. Jeżeli są na przykład właściciele, mówią tak, dobrze, ale ten dostaje tyle udziałów, ja ma mało udziałów, a dostaje taki lokal, chce, a ten taki. Wówczas te różnice w udziałach mogą i są rozliczane w formie pieniężnej, a wówczas kolejny biegły w takim postępowaniu jest powoływany, biegły z dziedziny szacowania wartości nieruchomości. No i tu się zaczyna. I szacuje. Ale to jest ważne. To muszę Państwu. Mamy bardzo mało czasu. Szacuje wartość całego budynku, całej kamienicy, całej wartości. Następnie wartość poszczególnych lokali mieszkalnych czy użytkowych i ostatnia bardzo ważna rzecz. Wartość udziału tego współwłaściciela tej nieruchomości. I przykładowo. Jeżeli taki współwłaściciel, no ja chcę ten lokal mieszkalny o powierzchni 50 metrów. Okay. Ale wartość twojego udziału, który ci ten biegły z dziedziny budownictwa, z dziedziny szacowania, nie z budownictwa, z szacowania wartości nieruchomości, wyliczył na powiedzmy 100 tysięcy, a ten lokal mieszkalny, który chcesz otrzymać, wyliczył, że on ma wartość 300 tysięcy.
sprawa dalej jasna. Musisz dopłacić te 200 tysięcy, to go ewentualnie dostaniesz. Ale i żeby tu już na koniec i nieoptymistycznie. A miałem bardzo rzadko to wysokie. Chyba te dwa takie przypadki. Powiem Państwu. Mówię rzeczy nieoczywiste. Oczywiste sobie Państwo przeczytacie w ustawie własności. Miałem takie przypadki, że ktoś był współwłaścicielem, myślał, że kupił mieszkanie i to stosunkowo nie tak dawno, jakieś 3-4 lata temu. Kupił, ale kupił za mało udziałów. Kupił za mało udziałów. Zapłacił z uwagi na to, na ten zapis, o którym mówiłem, że w ramach tych udziałów będzie pani korzystała z lokalu, tam mniejszy lokal, 30 chyba parę metrów, tak pamiętam. I ta pani myślała, że kupiła mieszkanie. Zapłaciła cenę rynkową 32 metry razy ówczesna cena rynkowa. I co się stało w wyniku postępowania sądowego? Bo współwłaściciel, który miał ponad 50% udziału, wniósł sprawę. Co się stało? Że musiałaby, żeby otrzymać, i ona mieszkała od kilku lat, proszę Państwa, w tym mieszkaniu. Jako współwłaścicielka mieszkała. Gdyby chciała otrzymać na własność ten lokal, musiałaby dopłacić tyle, ile zapłaciła, tak mniej więcej wtedy, od kogo kupiła te udziały. Kupiła za mało tych udziałów. Właśnie taka była wycena. Właśnie ta, jej chyba ten udział, jak pamiętam, wycenił ubiegłej dziedziny szacowania wartości nieruchomości na 40 chyba coś tysięcy, a lokal był gdzieś w granicach chyba, no to parę lat temu było, to w takiej niezbyt dobrej dzielnicy, no ale był chyba 170 tysięcy, jak pamiętam. Czyli musiałaby dopłacić. Zwracam na tą nieoczywistą rzecz uwagę. Czyli no właśnie. I zakończyło się tak, jak się zakończyło finał tego, że się wyprowadziła z tego mieszkania. Bo jeszcze jedna rzecz. To nie jest tak, że ona początkowo mówiła, bo ja byłem pełnomocnikiem jednej ze stron w tej sprawie. Stąd dokładnie tą sprawę. Szkoda mi tej pani, była to młoda osoba. Ale jak to wyglądało? Sędzia się pyta, no dobrze, pani chce tam, no bo kupiła wszystko, no te sędzina, no to widzi, jak to wygląda. Ale czy jest pani w stanie zapłacić te ponad 100 tysięcy? No, wezmę pożyczkę. Nie, proszę pani, proszę pokazać. Były tak sprawdzane. PTA, czyli zeznania podatkowe z kilku lat. Zdolność kredytowa niestety nie wyszła. I zakończyło się tym, że tą wartość jej udziału, no bo to wartość ma, te 40 parę tysięcy, ona otrzymała od tych właścicieli większościowych, no bo to ona jest współwłaścicielem w takiej wysokości. Wycena za udział. Natomiast zapłaciła wtedy wielokrotnie więcej i musiała się wyprowadzić i wyprowadziła się z tego mieszkania. Jest to no, nieoptymistyczna tutaj historia, którą Państwu, ale autentycznie, którą znam. Niewiele z tego, co słyszałem, to dwie czy trzy takie sytuacje były. Zawsze to się kończyło tym, że ten, kto mieszkał jako współwłaściciel przez wiele lat, no, jak miał nawet za mało tych udziałów, to w jaki sposób tam dopłacał,
sąd rozkładał to na raty, ale takie przypadki też należy być uczulonym i uważać. O tym się mało mówi, o tym, nawet w literaturze, o tym. Dobra, jak widzicie Państwo, no ten temat znoszenia współwłasności, wyodrębniania lokali, no nie jest wcale taki prosty i jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy, no to niestety może się okazać również bardzo dolegliwy finansowo. Drodzy Państwo, my pytań mamy mnóstwo, ja już widzę, że jest potrzeba zorganizowania kolejnego webinaru, bo my absolutnie nie jesteśmy w stanie nawet na połowę tych zagadnień odpowiedzieć, także jak najbardziej taki materiał dla Państwa przygotujemy, pewnie to będzie w przeciągu jakichś 2 tygodni. Także wszystkim, którzy są tutaj na czacie, damy znać. Na tą chwilę my musimy już kończyć, także tato, ja bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Oczywiście te wszelkie pytania przeanalizujemy i też część z nich umieścimy na naszym blogu, także też będziecie mogli sobie tam zajrzeć i odpowiednią wiedzę zdobyć. Blog jest pod adresem elżbietaliberda.pl. Także słuchajcie, jeżeli macie ochotę poszerzyć swoją wiedzę na temat współwłasności, to oczywiście również serdecznie zapraszamy Was na szkolenia, które organizujemy. I jedno z takich szkoleń będzie już 8 stycznia, także jeżeli byście mieli ochotę, to aktualnie zwolniły się 2 miejsca, także możecie do nas napisać i dołączyć, dlatego że 2 osoby no niestety nie będą mogły dojechać. Szkolenie jest w Warszawie, także jeżeli chcecie dowiedzieć się o szczegóły, to zapraszamy serdecznie. Myślę, że będzie to naprawdę solidna dawka wiedzy, gdzie przedstawimy Państwu no właśnie tego typu rozwiązania. Także tymczasem no, bardzo Wam serdecznie dziękujemy i widzimy się niebawem, bo jak widać temat rzeczywiście jest kontrowersyjny i sporo kwestii jeszcze jest do wyjaśnienia. Także bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję, tato. Do widzenia.